Lęk, lęk, lęk. Czym jest lęk? Czym jest strach? Co to znaczy bać się czegokolwiek? Chciałbym, aby każdy z Was zamienił się w osobistego epistemologa i zaczął z beztroską, dokładnością, z otwartym umysłem niewinnego dziecka badać całe swoje otoczenie i pole Waszego doświadczenia, Waszej świadomości, tak aby dojść do natury zjawisk pojawiających się w Waszym życiu, dojść do głębokiego zrozumienia tych zjawisk na własną rękę. Dużo mówi się o strachu w ujęciu rozwoju osobistego, że należy stawiać czoła naszym strachom, naszym lękom, naszym obawom, wychodzić z własnej strefy komfortu, że strach ma tylko wielkie oczy i moment, gdy przezwyciężymy nasz opór, przezwyciężymy nasz strach, to jest moment, gdy zaczynamy kierować się sercem i zyskujemy dostęp do odwagi, czyli do działania pomimo lęku. Ale gdybyśmy odrzucili wszelką koncepcyjną treść, koncepcyjną ramę, koncepcyjne zrozumienie tego, czym jest lęk. Jeżeli w ogóle zapomnielibyśmy o tym, czym jest lęk sam w sobie i skupili się na samym odczuciu tego, co na co dzień nazywamy lękiem, tak aby skonfrontować się z tym, czym dokładnie on sam w swej istocie jest. No bo czym jest lęk? Czym jest lęk? Skąd się bierze lęk? Dlaczego w ogóle boimy się czegokolwiek w naszym życiu? Dlaczego w ogóle czegokolwiek się boimy? Zastanawiałeś się kiedykolwiek w swoim życiu, dlaczego boisz się czegokolwiek w swoim życiu? Takie masło maślane, ale bądźmy szczerzy, bądźmy bezpośredni. Każdy z nas doskonale wie, że umrze i że nie ma niczego tak naprawdę do stracenia. No to skąd bierze się lęk sam w sobie? Że my, jeżeli zwrócimy uwagę na nasze doświadczenie i na naszą przeszłość i zaczniemy zastanawiać się, skąd w ogóle wiemy, że lęk to lęk i skąd w ogóle wiemy, że określone sytuacje powinny odpalać w nas lęk. Popatrzmy na telewizję. Mamy telewizję, mamy różnego rodzaju filmy horrory, science fiction, dramę i różnego rodzaju sceny, w których bohaterowie boją się czegoś, a konkretny film wzbudza w nas konkretne uczucie. Jeżeli przyjrzymy się strukturze każdemu filmowi z osobna, to szybko możemy dostrzec, że element lęku występuje dosyć często. Mało tego, często możemy napotykać na różnego rodzaju filmy, których tematem przewodnim jest czysty lęk sam w sobie. No więc możemy zauważyć, że część tego lęku możemy kopiować z telewizji. Możemy kopiować lęk z wiadomości. Możemy naśladować lęk z wiadomości, z różnych newsów, treści, takich wiecie, ogólnych, dostępnych dla wszystkich, z mass mediów. Może nawet i rodzice w pewien sposób pokazali nam, czym jest lęk. Wiecie, różne nakazy, taka pewnego rodzaju moralizacja odnośnie tego, co powinniśmy robić w naszym życiu, bo któreś tam zachowania mogą prowadzić do jakichś tam określonych skutków. Więc w pewien sposób uczymy się bać czegoś. Uczymy się strachu, uczymy się lęku. Wiecie, takie różne sytuacje, gdy ktoś nam mówił: nie wkładaj palca do kontaktu, ale my mimo wszystko wkładaliśmy palec do kontaktu. No i czuliśmy, że boli, mimo że ktoś nam wcześniej powiedział, żeby nie wkładać tego palca. No jak nam ktoś powiedział wcześniej coś, żeby czegoś nie robić,
No to mamy dwie opcje. Albo zrobić coś wbrew radzie drugiego człowieka, no i ewentualnie się poparzyć, albo stwierdzić, że ta osoba ma rację. I czy przypadkiem wtedy nie zaczynamy się tego bać? Możemy bać się również o własne życie, jakieś sytuacje zagrożenia. No bo przecież jadąc 200 km na godzinę moim Mitsubishi po zwykłej drodze asfaltowej, no mam tylko dwie opcje. Mieć na tyle wysoki poziom świadomości, że będę zdysocjowany całkowicie od własnego ciała i usunę identyfikację ze sobą, że lęk praktycznie nie będzie istniał, no bo będę w innym świecie. Albo mogę pozwolić sobie na identyfikację z ciałem i odczuwać lęk, bo przy 200 km na godzinę jadąc moim samochodem, no nie do końca jest to bezpiecznie. Więc lęk jako takie warunkowe uczucie, może nie tyle uczucie, ale dodatkowy zmysł do tego, czego nie robić w życiu, również ma konkretny cel. A wobec czego? Czy lęk może mieć konkretny cel? Jeżeli celem lęku jest ochrona mnie samego przed niebezpiecznymi sytuacjami, przed zagrożeniem, to w jaki sposób mogę rozróżnić to, które sytuacje są dla mnie prawdziwym zagrożeniem, a który lęk pojawia się sam z siebie, znikąd, i jest tylko i wyłącznie halucynacją. Specjalnie rozróżniłem lęk tylko i wyłącznie na dwie kategorie, bo to daje nam tak jakby tylko dwie opcje. Lęk jako halucynacja i lęk jako mechanizm broniący nas przed czymś, jakimś konkretnym zagrożeniem. Lęk sam w sobie może również dać nam pewnego rodzaju kopa w dupę, pobudzić nadnercza do produkcji adrenaliny, tak abyśmy czuli pewnego rodzaju kopa, żebyśmy czuli się pobudzeni. Tak jak na przykład są takie sytuacje w naszym życiu, gdy czujemy lekkie pobudzenie, taki stres, taki mógłbym nawet powiedzieć zdrowy stres, odnośnie tego, żeby ruszyć i coś zmienić. Jeżeli mamy natłok obowiązków, no to czujemy większą energię do tego, żeby wszystko zrobić. No, ewentualnie, jeżeli mamy jakąś sytuację zagrożenia, gdy nagle dostajemy tego kopa adrenaliny i okazuje się, że jesteśmy nad ludźmi. No ale takie sytuacje są dosyć rzadkie i sądzę, że nie ma co gdybać dalej na ten temat. No ale czym jest lęk sam w sobie? Jeżeli mam sytuację, która jest dla mnie zagrożeniem, to skąd wiem, że dana sytuacja jest dla mnie zagrożeniem? Bo pojawiły się myśli na temat konkretnej sytuacji. Myśli, które zostały wydobyte z mojej przeszłości i dotyczą domniemanej sytuacji w przyszłości. Więc mam myśli o przeszłości i myśli o przyszłości, które w pewien sposób są zapętlone i są w pewnego rodzaju relacji, która tworzy ten lęk. Wiecie, taki konflikt wewnętrzny, gdy mamy dwa przeciwstawne do siebie przekonania, nie wiemy, któremu wierzyć, i nasza uwaga zaczyna się fiksować. Czyli jest tak jakby w dwóch miejscach jednocześnie, przy czym uwaga nie może być w dwóch miejscach jednocześnie, bo obserwacja i obserwator są zawsze nierozłączni, więc zaczynamy przeskakiwać, zaczynamy świrować. Przeszłość, przyszłość, przeszłość, przyszłość, przeszłość, przyszłość. Co było kiedyś, co może być te później. Co było kiedyś, co mogło być później. Ewentualnie przeszłość może również ukryć się pod postacią jakiegoś nakazu albo zakazu, obrazu dotyczącego przeszłości, na jakiejś mądrej rady. No ale skąd wiem, co będzie w przyszłości, jeżeli jedyne, co mam, to jest tu i teraz? Mam tylko i wyłącznie wyobrażenie przyszłości, mam tylko i wyłącznie jej projekcję. I w jaki sposób mogę ufać temu, czy ta projekcja jest słuszna, czy nie? I dochodzimy do kolejnego pytania, bo musimy zadać sobie pytanie, czym jest prawda. Czym jest prawda? Jeżeli przyjrzycie się każdej kontemplacji, możecie zrobić to na przykładzie wszystkich kontemplacji, które ja wrzucam do sieci. Mam nadzieję, że kontemplujecie i macie zbudowany z tego solidny nawyk. Polecam, bo w ten sposób najłatwiej nauczycie się odróżniać tego, czym jest prawda, a czym jest iluzja. To gdy zaczniecie przyglądać się strukturze kontemplacji, to szybko zdacie sobie sprawę, że esencją kontemplacji samej w sobie jest dotarcie do prawdy. Ale jeżeli nie jestem w stanie
wierzyć albo nawet przywiązywać się do jakiejkolwiek koncepcji. Bo każda koncepcja zawsze tworzy punkt odniesienia. Jeżeli mam przyszłość, to będę miał przeszłość. Jeżeli mam prawdę, to mam fałsz. I zawsze werbalnie mogę rozróżnić prawdę i fałsz tylko i wyłącznie przez kolejne koncepcje. Tak jakby to były kolejne modele rzeczywistości, które pływają jak w takim oceanie halucynacji. Dialogu wewnętrznego. To szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest lęk, tak czy siak, prędzej czy później dochodzę do takiego twardego podłoża i muszę zadać sobie pytanie, czym jest prawda? Czym jest w ogóle rzeczywistość? Czym jest egzystencja? Kim ja jestem? Co to znaczy, że egzystencja w ogóle jest? Jak mogę być w ogóle jak mogę być w ogóle czegoś pewien? Jak mogę być pewien jakiegokolwiek systemu wierzeń albo przekonań? A jeżeli zakwestionuję wszystko i dojdę do zera, do czystego, pustego zera, to czy jestem w stanie dostrzec to, czym jest lęk? Bo bardzo szybko dojdziemy do bardzo prostego wniosku, że lęku jako takiego nie ma, a jedyne co mamy to po prostu myśl o lęku, która powoduje, że uciekamy od konkretnego uczucia, które tym lękiem nazwaliśmy. Tak jakby nazwanie lęku tworzyło lęk sam w sobie, a ucieczka od strachu tworzy i potęguje strach. Bo jeżeli mam jakąś sytuację i pojawiają się konkretne uczucia, a ja z nimi pozostanę, to skąd wiem, że konkretne uczucie jest strachem albo lękiem, albo że coś wydarzy się w przyszłości, coś dla mnie niebezpiecznego? Tak naprawdę tego nie wiem, bo mam tylko chwilę obecną i konkretne uczucie samo w sobie. I jak mogę przejąć kontrolę nad tym uczuciem? Co mogę zrobić, aby to konkretne uczucie nie przejmowało nade mną kontroli? Ale czy uczucie w ogóle kiedykolwiek miało nad mną kontrolę? I czy posiadanie kontroli nad tym uczuciem w ogóle ma jakikolwiek sens? Czy posiadanie kontroli nad lękiem ma jakikolwiek sens w Twoim życiu? Czy próba ucieczki od lęku ma jakikolwiek sens w Twoim życiu? Czy szukanie odpowiedzi na pytanie, czym jest lęk, ma jakikolwiek sens poza konfrontacją się z lękiem samym sobie? Bo jeżeli zwrócisz uwagę na to, jak wyglądają wszelkie możliwe recepty na lęk, wszelkie możliwe recepty, jak poradzić sobie ze strachem, to zawsze dojdziesz do jednego wniosku. Zresztą każdy nauczyciel ci to powie, czy to nauczyciel rozwoju osobistego, czy duchowego. Każdy ci to powie, aby zmierzyć się z lękiem takim, jakim jest. Aby zobaczyć, czym jest lęk i spojrzeć mu prosto w oczy. Bo może się okazać, że go po prostu tam nie ma. Ale jeżeli spojrzysz lękowi w oczy i zobaczysz, że go nie ma, to co jest, jak lęku nie ma? Ja mam na imię Damian. Dla projektu Find Yourself walnij łapkę w górę, napisz zajebiście pozytywny komentarz. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo.